Jeśli władze i słuchacze uczelni planowali godne uczczenie 10 lat działalności, o lepszym prezencie nie mogli nawet śnić. Na wtorkowej inauguracji roku akademickiego w Legionowskim Uniwersytecie III wieku pojawiła się premier Ewa Kopacz. Dzięki bezpośredniej transmisji jej skierowane do studentów słowa były słyszalne w całej Polsce. To jest szczególny dzień dla Was, bo rozpoczynacie nowy rok, rok akademicki. Ale niezależnie od tego, dla mnie to jest szczególna data, bo dokładnie rok temu ja dostałam z rąk pana prezydenta, ówczesnego prezydenta Komorowskiego, nominację na prezesa Rady Ministrów. Przemawiając w ratuszu, szefowa rządu skupiła się na omówieniu jego polityki senioralnej. Zapowiedziała m.in. stworzenie w kraju 1,5 tysiąca miejsc, w których będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Wkrótce ma też powstać 113 domów dziennego pobytu oraz 40 placówek rehabilitacyjnych dla seniorów. Mało tego, za kilka dni spotkamy się w Sejmie, bo macie swój dzień seniora, parlament seniora. Tam będziecie podejmować uchwały. Podobnie jak parlament urzędujący, te uchwały mają moc. Mają tę moc, która stanowi zobowiązanie dla rządu, aby to, co zapisane w tej uchwale, zostało wykonane. Do pakietu premierowych nomen omen obietnic Ewa Kopacz dołączyła bon refundacyjny na leki oraz jednorazowy dodatek dla najuboższych emerytów, a na dokładkę zapowiedź tańszych turnusów rehabilitacyjnych i darmowych wejściówek do instytucji kultury. Po takim koncercie rządowych deklaracji, gdy już pod ratuszem panią premier wzięli w obroty dziennikarze, prezydent Legionowa mógł tylko dodać: chciałbym, żeby wszystkie zapewnienia, i chcę w to wierzyć, albo nawet jako członek partii, wierzę w to, żeby te wszystkie zapewnienia i obietnice, które padły z tej mównicy, jeszcze więcej dotyczące polityki seniorarnej, się ziściły. Najlepiej jednak zamiast na to czekać, brać sprawy we własne ręce. Właśnie tak, jak od lat czynią to legionowscy seniorzy. Mimo ciężkiego życia, mimo wielkich wyzwań i często traumatycznych doświadczeń, bo niestety życie takie jest, Państwo potraficie tak dużo z siebie dla innych i dla całej wspólnoty, jaką jest miasto, dawać. Inauguracyjny wykład dla słuchaczy Miejskiego Uniwerka wygłosił wiceminister administracji i cyfryzacji Jan Grabiec. Jak przystało na praktycznego znawcę tematu, odsłonił przed zebranymi sekrety lokalnej samorządności. Jeśli Państwo będziecie zorganizowani, będziecie formułować swoje oczekiwania, wchodzić w dialog z władzami samorządowymi, one będą lepiej rozumiały Wasze potrzeby i będą potrafiły je zaspokajać. I tego serdecznie Państwu życzę. W nowy rok akademicki Legionowski Uniwersytet III wieku wkroczył z zamiarem prowadzenia 16 różnorodnych działań. Jednym z wiodących kierunków pozostanie nauka języków obcych, ale w planach jest rzecz jasna o wiele, wiele więcej. Są różnego rodzaju warsztaty, warsztaty uprawy roślin, warsztaty rękodzieła artystycznego, komputerowe i jeszcze wiele innych. I są takie działania popołudniowe, czyli klub szachowy, klub bridge'owy, kier, no i różnych innych, wiele działań integracyjnych. Wśród nich spotkania świąteczne, wspólne wyjazdy i kontynuacja roztańczonych piątków w Parku Zdrowia, ale już pod uczelnianym dachem. Dyrektor Uniwersytetu ma nadzieję, że te atrakcje przyciągną do niego jeszcze więcej mieszkańców po 60. Dotąd przewinęło się ich przez LUTW ponad 1000. Mogłoby być jednak znacznie lepiej. Na dzień dzisiejszy aktywnych takich w uniwersytecie słuchaczy jest około 300, tak? Którzy dwa razy w tygodniu ćwiczą, na przykład, którzy dwa razy w tygodniu są na językach i wyjeżdżają i tak dalej. Natomiast jest to nasze zadanie numer jeden, żeby to rozszerzać możliwie szybko. Wtorkową inaugurację roku akademickiego zakończyła część artystyczna z udziałem m.in. uczelnianego chóru Belcanto. Po niej bar Gruba Kaśka zaprosił studentów na wyborny poczęstunek. Smakował im ponoć nie gorzej niż ten wcześniejszy wyborczy.